7 marca wspominamy błogosławionego Leonida Fiodorowa, pierwszego egzarchę apostolskiego kościoła obrządku bizantyjsko-rosyjskiego w Rosji. Jego ojciec był Rosjaninem, matka z pochodzenia Greczynką miała wielki wpływ na rozwój duchowy Leonida, który urodził się w niedzielę 4 listopada 1879 roku w Petersburgu. Rodzice prowadzili jadłodajnię w mieście. Było to też miejsce spotkań i różnych polemik o tematyce religijno-społecznej. Od młodości pragnął być mnichem. Po ukończeniu gimnazjum w wieku 22 lat wstąpił do prawosławnej akademii duchownej w swoim mieście. Pragnął przygotować się do kapłaństwa. Duży wpływ wywarły na niego pisma Włodzimierza Sołowiowa i innych filozofów rosyjskich tamtego okresu, prowadzone dyskusje, a szczególnie kazania księdza Jana Ścisławskiego, proboszcza kościoła świętej Katarzyny w Petersburgu. Postanowił razem z nim udać się do Rzymu, by poznać kościół katolicki i przejść na katolicyzm. Za taką decyzję groziło zesłanie i utrata majątku. Wyjechali potajemnie w 1902 roku do Rzymu. 31 sierpnia tegoż roku w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie złożył wyznanie wiary. Papież Leon XIII w czasie specjalnej audiencji prywatnej wskazał mu seminarium Leoniano jako miejsce przygotowania do posługi kapłańskiej. Studiował tam pod zmienionym nazwiskiem, a mimo to był inwigilowany przez ambasadę rosyjską. Z tego powodu studia teologiczne kontynuował w szwajcarskim Fryburgu. Tam także nie używał swojego nazwiska. W czasie studiów przetłumaczył kilka dzieł teologów rosyjskich na język włoski. Był przekonany, że będzie kapłanem w rycie bizantyjskim, był świadomy trudności, jakie go czekają. Mawiał: Rosja nie nawróci się inaczej, jak przechodząc przez Morze Czerwone krwi swoich męczenników i przez wielkie cierpienia swych apostołów. I wyjaśniał: bizantyjska obojętność i bierność wobec zła przemieniły się we mnie w katolicko-rzymskie myślenie zgodnie z przysłowiem: niech nastanie sprawiedliwość, choćby i świat runął. Powstało we mnie pragnienie pracy i walki, by nawet za cenę własnego życia torować drogę dla praw i dla apostolstwa wschodu. Jednym z jego protektorów był metropolita Andrzej Szeptycki, zwolennik zjednoczenia prawosławia z grekokatolicyzmem. Ojciec Leonid do końca życia tę ideę realizował. Wstąpił do zakonu studytów, mimo że nie mógł kończyć formacji, do końca życia uważał się za mnicha. Mimo iż formalnie nie dokończył przewidzianego czasu próby, był cenionym profesorem w klasztorze studytów we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 marca 1911 roku w Konstantynopolu z rąk bułgarskiego metropolity Michała Mirowa. Po święceniach przebywał we Lwowie, do Petersburga pojechał w 1914 roku. Za działania zmierzające do jedności katolicyzmu i prawosławia został zesłany do Tobolska na Syberii. Tam chorował na reumatyzm, po pewnym czasie wrócił do Petersburga. Był to czas chwilowej wolności dla kościoła w Rosji. Ojciec Leonid powrócił przed Wielkanocą i w otwartej już cerkwi przy ulicy Bermalejewej celebrował uroczystą jucznię i liturgię Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiewce, jak niegdyś w pierwotnej gminie jerozolimskiej, doświadczano wspólnie radości z powodu święta Zmartwychwstania i z powodu wolności, jaką otrzymała wiara katolicka z powodu uwolnienia tych, co dla niej cierpieli. Wkrótce było już wiadomo, że ojciec Leonid ma objąć zwierzchnictwo nad organizującym się kościołem katolicko-rosyjskim. Świadomi swej przeszło 1000 lat trwającej historii chrześcijaństwa, Rosjanie katolicy czuli się szczęśliwymi, cieszyli się, że będą mogli zacząć nowy rozdział w historii Kościoła powszechnego. Zadaniem katolików rosyjskich było pokazać życiem liturgicznym, że droga do apostolskiego Rzymu leży nie w latynizacji, ale w zachowaniu ducha i starożytnych form Kościoła Wschodniego, który dał Rosji wiarę i kulturę i który przez świadectwo niektórych swoich świętych uznawał zwierzchnictwo świętego Piotra i jego następców. W dniach 29-31 maja 1917 roku w Petersburgu przy kościele świętej Katarzyny ojciec Leonid uczestniczył w pierwszym diecezjalnym synodzie kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rosyjskiego, odbywającego się pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego.
Od początku roku 1918 ojciec Fiodorow współtworzył Związek Powszechnego Zjednoczenia Katolickiego, który miał przyczynić się do wzajemnego poznania między prawosławnymi i katolikami, a w dalszej perspektywie koordynować w Rosji pracę misyjną katolików obrządku bizantyjskiego. Po 5 latach kolejny raz został oskarżony o działalność kontrrewolucyjną i skazany na 10 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Jako więzień i zesłaniec przebywał w ściśle izolowanym więzieniu w Sokolnikach koło Moskwy, Kałudze, Mohylowie, na Wyspach Sołowieckich, Piniedze, Archangielsku, Kotłasie, Pułtawie i Wiatce, gdzie zmarł 7 marca 1935 roku. Zmarł wycieńczony ciężką pracą w obozach z powodu niedożywienia i chorób. Zmarł pozbawiony posługi kapłańskiej. Pochowano go na miejscowym cmentarzu. Mimo represji wykorzystywał wszystkie okazje do katechizowania dzieci i dorosłych. Jeżeli to było możliwe, sprawował liturgię w kościołach, jeżeli nie, w konspiracji. Także w bardzo trudnych warunkach w łagrze na Wyspach Sołowieckich. Kochał liturgię, nie odstraszały go dodatkowe represje i kary za celebrowanie mszy świętej. Dla współwięźniów był oparciem, umocnieniem. Dla każdego znajdował dobre słowo i pociechę. Zapamiętano go jako człowieka dobrego, miłego, wykształconego i równocześnie prostego. Łatwo nawiązywał kontakty i zjednywał sobie przyjaciół bez względu na narodowość czy wyznanie. Był cenionym spowiednikiem, pozostawił wiele pism, listów, artykułów, przygotował katechizm dla dorosłych i dzieci. Cierpienia, upokorzenia, trud katorżniczej pracy, głód, choroby ponoszone w czasie zesłania ofiarował w intencji zjednoczenia Kościoła w Rosji. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Lwowa 27 maja 2001 roku włączył go w poczet błogosławionych. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Leonid aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.